Sprzeciwiamy się wycince drzew. Nie zgadzamy się z dalszą wycinką drzew w Gliwicach. To jest niepotrzebne, głupie i wsteczne. Od roku 2014 mamy do czynienia w Gliwicach z cyklicznym wycinaniem ogromnej ilości drzew. W Gliwicach widzę pewną hipokryzję, bo z jednej strony mamy plan adaptacji do zmian klimatu, czyli wiemy, zmiany klimatyczne następują. Tu te wilcze doły, o które jest też dużo hałasu. A z drugiej strony wycinamy drzewa, gdzie to się totalnie kłóci z ideą dbania o przyszłość. Przykre jest to, że my jako mieszkańcy niestety nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Uważamy też, że jeszcze jest moment i czas na to, żeby prezydent zastanowił się i choćby jedno, dwa, trzy drzewa postarał się przesadzić i uratować. Wszystkie drzewa, bo wszystkie będą wycinane. Proszę bardzo. Tu mamy budynek dworca. Tu macie ten deptak, tu macie te drzewo, które się zaznaczyli. Proszę bardzo, wszystko jest. Moment, to jest tam raz. Tak, to jest to. Raz, dwa, trzy. To może już nie było. Szanowni Państwo, chcielibyśmy przedstawić oświadczenie Stowarzyszenia Zdrowe Miasto oraz Komitetu Inicjatywy Ratujmy Wilcze Doły. Sprzeciwiamy się wycince drzew, która nie jest uzasadniona troską o bezpieczeństwo ludzi i mienia, a ma służyć wyłącznie w celu realizacji jednostronnej wizji urzędników. Wczoraj w wyniku wieloletnich zaniedbań ZBM musiały zostać wycięte drzewa na ulicy Wyszyńskiego, tuż przy Urzędzie Miasta. Dziś wycinane są zdrowe drzewa w kolejnym reprezentacyjnym punkcie miasta. Każde drzewo w mieście jest na wagę złota. Dzisiejsza wycinka dowodzi, że gliwicka władza tego nie rozumie. Nasadzenia zastępcze to iluzja. Jeżeli one kiedykolwiek osiągną rozmiary drzew dzisiaj wycinanych, to będzie to za kilkadziesiąt lat. Do tego czasu zamiast cieniem i zielenią będziemy się cieszyć miejskimi wyspami ciepła i betonem. Domagamy się poszanowania dorosłych drzew. Wycinka musi być ostatecznością. W całej Polsce miasta wprowadzają standardy opieki nad zielenią. Stosowane są metody pozwalające zabezpieczyć drzewa bez ich wycinania. A szczególnie ważne jest, aby wszelkie nowe inwestycje projektować od początku z poszanowaniem drzew. Być może do dzisiejszej sytuacji by nie doszło, gdyby w naszym mieście funkcjonowały normalne konsultacje społeczne. Tak nie jest. Nasza władza nie chce z nami rozmawiać o swoich planach, woli je narzucać, tak jak to było w przypadku zbiornika na Wilczych Dołach. Nie ma naszej zgody na takie działania, na zastępowanie konsultacji sondażami czy stronniczymi ankietami telefonicznymi. Może dziś nie uda nam się uratować drzew, tych drzew, ale jesteśmy tu razem, przedstawiciele różnych środowisk obywatelskich Gliwic, żeby pokazać, że mieszkańcy nie zgadzają się na taką politykę wobec zieleni. Domagamy się jej zmiany, aby w przyszłości to się nie powtarzało. Razem przeciwko betonowi. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa, Paweł Harlender, Stowarzyszenie Osąg Gliwice i Inicjatywa Zielone Gliwice. Spotykamy się w tym smutnym dniu, poirytowani tym, co się tutaj dzieje właśnie przed dworcem. Jak wiemy, od rana trwa wycinka dorosłych, dorodnych drzew, które sobie tutaj swobodnie rosły. Chcieliśmy tutaj właśnie zaznaczyć ten nasz sprzeciw, tą sytuację, która ma miejsce, bo w naszej ocenie można by te drzewa tutaj, przynajmniej część, uratować, przesadzając je. Koszt nie jest duży, bo wiemy, że firmy profesjonalnie tym zajmujące się wyceniają to na około średnio 3000 zł od sztuki. Moglibyśmy na przykład choćby tą lipę, która tutaj jest w ciągu komunikacyjnym do dworca kolejowego, uratować i przesadzić na nowe miejsce. No ta wycinka też nie jest pierwszą wycinką, która ma tutaj miejsce przy tej inwestycji budowy centrum przesiadkowego. Zostało też wycięte kilkaset drzew po stronie południowej, gdzie ma być bezpośrednio centrum przesiadkowe, dworzec autobusowy. Było to związane z przesunięciem skarpy i budową nowych wzmocnień. Uważamy też, że nowe nasadzenia nie będą w pełni rekompensować strat przyrodniczych tych drzew, które tutaj się znajdują. Mimo zapowiedzi przez Urząd Miasta, że będą to duże drzewa o znacznych obwodach. Uważamy też, że jeszcze jest moment i czas na to, żeby prezydent
podszedł do refleksji, zastanowił się i choćby jedno, dwa, trzy drzewa postarał się przesadzić i uratować. Mówimy tutaj o drzewie na przykład o wspomnianej lipie, mówimy o drzewach na Placu Piastów, bo jak wiemy ma być też prowadzona wycinka, a to co się udało dowiedzieć, w środę pojawią się zwyżki i będą dalej prowadzone prace z wycinką, więc mamy dzisiaj jeszcze czas, żeby to zrewidować i pojedyncze egzemplarze najbardziej okazałe uratować. I to jest jakby nasze stanowisko naszego stowarzyszenia. W jaki sposób dowiedzieliście się Państwo o tym, że te drzewa konkretnie dzisiaj zostaną wycięte? W trakcie właśnie wczorajszej informacji prasowej Zarządu Dróg Miejskich, który poinformował, że będą tutaj prace prowadzone właśnie i wycinka, i czyszczenie jakby terenu z różnej małej architektury. Czyli tak naprawdę nie mieliście Państwo szansy odnieść się do tego, zabrać głosu w tej sprawie? A czy nie było? Myśmy też zwracali, myśmy mieli wiedzę wcześniej, że będą tu prowadzone prace, bo też sami jako stowarzyszenie zwracaliśmy tutaj przed 4, już 5 laty, 2016, liczne uwagi do tego projektu wcześniej koncepcyjnego, gdzie udało się też wprowadzić pewne zmiany. Natomiast liczyliśmy na zdrowy rozsądek właśnie władz miasta, że podejdą do pewnych prac i się zastanowią i przesadzą faktycznie najbardziej te okazałe okazy. Postarają się to zabezpieczyć, a w tej chwili wygląda jakby została po prostu przeprowadzona inwentaryzacja tego terenu i podjęta decyzja do wycinek. No nie wiemy, czy w ogóle były prowadzone jakieś badania dendrologiczne. Małgorzata Tkaczjanik, Kongres Ruchów Miejskich od 2014 roku, obecnie Grupa Obywatelska Nic o Nas Bez Nas. Chciałabym powiedzieć dwie rzeczy przede wszystkim. Z tej perspektywy, czyli właśnie od roku 2014, mamy do czynienia w Gliwicach z cyklicznym wycinaniem ogromnej ilości drzew. Czyli tutaj nie ma polityki, która tak strategicznie, tak przyszłościowo zachowywałaby obszary zielone, tak aby mieszkańcy mieszkali w lepszym, czystszym, zdrowszym środowisku. Co kilka lat, albo nawet co pół roku, mamy do czynienia z kolejną wycinką, czy to na ulicy, czy na placu. Kolejne inwestycje nie są projektowane tak, jak dzisiaj zakładają urbanistyczne projekty, czyli z Stowarzyszeniem Terenów Zielonych, z wręcz zachowaniem zieleni, która istnieje, o tym już mówili przedmówcy, z przesadzaniem drzew, które dają najwięcej tlenu. Z perspektywy kobiecych organizacji chciałabym powiedzieć, że w mieście, które nie jest zielone, gorzej się żyje, gorzej rozwijają się dzieci, gorzej jest dobrze zaplanować swój wypoczynek i zdrowo żyć nie może cała rodzina. Zielone miasto to miasto, które oddycha, które jest przyjazne dla ludzi i dla reszty środowiska. Dlatego w imieniu bardzo wielu kobiet z stowarzyszenia, właściwie z takiej grupy obywatelskiej Nic o Nas Bez Nas, chcę powiedzieć, że miasto powinno być nastawione na obywateli, na obywatelki i na to, żeby przyjaźnie im się w tym zielonym środowisku żyło. Dziękuję. Przyszliśmy tutaj, żeby pokazać nasz sprzeciw. Jesteśmy reprezentantami różnych organizacji, które liczą dużo więcej członków niż tutaj się mieści na tym placu. I chcemy wszyscy powiedzieć jedno. Nie zgadzamy się z dalszą wycinką drzew w Gliwicach. To jest niepotrzebne, głupie i wsteczne. I jeśli przyszłość ma być tutaj, to my bez drzew jej sobie nie wyobrażamy. Dziękuję bardzo. Ewa Lutogniewska, Gliwicka Rada Rowerowa. Ostatnio popularny dosyć w internecie jest przykład centrum przypadkowego na Litwie, w małym mieście, gdzie świetnie zaadaptowano istniejące drzewa do nowej zabudowy. I to jest pokazane, że no, w kraju obok nas da się to zrobić. W Gliwicach widzę pewną hipokryzję, bo z jednej strony mamy plan adaptacji do zmian klimatu, czyli wiemy, zmiany klimatyczne następują. Tutaj Wilcze Doły, o które jest też dużo hałasu, a z drugiej strony wycinamy drzewa, gdzie to się totalnie kłóci z ideą dbania o przyszłość nas, jako mieszkańców. No, mam zamiar jeszcze w Gliwicach pożyć przez parę lat, ciesząc się jednak w miarę jakimś czystym powietrzem i nie zdychając podczas upałów letnich, które wiemy, że są każdego roku coraz gorsze. Dlatego zupełnie nie widzę tutaj konsekwencji w działaniu, bo jedne działania są do przodu, a drugie są dwa kroki w tył. Niestety.
Szanowni Państwo, no przykre jest to, że o takich sprawach dowiadujemy się z dnia na dzień. Wczoraj mieliśmy komunikat z Zarządu Dróg Miejskich w tej sprawie, dzisiaj już jest wycinka. Niestety, ale w Urzędzie Miasta najprawdopodobniej nikt nie rozumie tego, że zieleń, drzewa, krzaki jest potrzebna najbliżej nas samych, najbliżej naszego miejsca zamieszkania i najbliżej miejsc, gdzie funkcjonujemy, a nie na obrzeżach miasta. Na przestrzeni kilkunastu lat udział terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta spadł z 4,1 na 2,9%, ale niestety nikt tego nie zauważa i w dalszym ciągu jest prowadzona ta sama polityka, czyli wycinania drzew, krzewów i likwidacji terenów zielonych. Przykre jest to, że my jako mieszkańcy niestety nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję.